Witam, witam, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Rolniczek. Cześć, cześć, witajcie. Tak, dokładnie, ze sławnym youtuberem, kolejny odcineczek. Tak, znowu ja i znowu na serii, nie wiem jakiej, ale seria. Właśnie ja też nawet nie wiem, jak ją nazwać, więc dałem hashtag 1 w tytule. I dzisiaj lecimy No, sobie zobacz. z akcją Obornik. Tak. Tak. Będziemy wywozić łobornik. Tak, on tam już widłami no, docisko na przyczepie. Jo, jo, Także trzeba będę docisnąć, bo zmierzać. to kurwa musi wejść wszystko, nie ma to tamto. Dokładnie. No, wywozimy na pole, bo po żniwach to teraz można na pole wozić, nie trzeba tylko obory wyrzucać. Choć już trochę takie kupeczki sobie tu narobiłem i same je ładujemy. I Valtra i Fend odwożą sobie ładnie, elegancko. To ja ci może tu przyjadę Fendem, co? No, możesz tam wjechać tą bramą tam od strony podwórka tak jakby. I przejechać Dobra. nawet Valtra i będzie dobrze chyba. Albo nawet tam stanąć, tak bliżej tamtego wyjazdu, bo i tak z tamtej strony muszę też załadować. No, Damy rady. jak widzicie, krowa tutaj też przyszła popatrzeć, co się dzieje. O, nawet dwie przyszły. Tutaj gnój sobie testują. Obłożnie go, tak ładnie, kulturalnie. Tam, jak podjechał, będę zawinął rogala. Kurwa, patrz to. Między krowy, kurwa. Chodzą, pchają się tu, no do. Najzabawniejsze, że w farmingu nadal pewne te krowy inaczej chodzą jak no. U ciebie ile jest w oborze teraz krów? Trzy. No, a u mnie dwie. Dwie tu stoją no, koło. No, no. Także to jest farming, tego nikt nie ogarnie, no. No. Ogółem ludzie, chciałbym wam ładnie podziękować za przyjęcie w miarę takie dobre tej serii, bo tam było chyba 1000 coś wyświetleń, 1500, to nawet ładnie wam powiem, nawet ładnie. Aczkolwiek mogło być lepiej, więc tam możecie kolegów zaprosić, coś takiego. Zaproście mamę, tatę, rodziców, wujka, ciocię, jo. Brata, siostrę, teściową, teścia, koleżankę, kolegę z klasy. No tak, żeby tu było dużo wyświetleń, no i tak. no. I łapeczek, bo łapeczek 85 było to. Jak, no kurwa, no ja to tak nie, że uważam, teraz setka. Ja tak uważam, że to dużo, a nie wiem, Łukasz, jak to tam u was wygląda z tymi łapkami? Tak różnie, no na przykład to też zależy od filmiku, ale to tak pod koło 160, 170, 150 jest przeważnie. No to nawet. Czekaj, ja sam. No, no trochę wyświetlenia słabo, no ale to już trudno, to już nic na to nie poradzę. A jeżeli komuś się tu już na razie film spodobał, to zachęcam do zostawienia subika, jak ktoś nowy. Dobra. Alvaro tutaj w kamizelce skórzanej. Lato po tym kurwa, ja go pętamy. No, jeszcze jedna łyżka i jadę. Bo dobra. To ma tą jedynkę, co ostatnio kosiłeś, nie? Chyba jedynka, takie to kręte. No, tak, jedynka. To jedynka, to kosiłeś. Tak, dokładnie to. Dobra, ja idzie? Dobra. Jadę. Boże, o, krowa, kurwa. Ten obornik wcino. Dobra, wyjedź. Może ja jej smakuje. Ja tu zamknę. Oj. Dobra, ja tu zamknę, bo tu krowa się kręci blisko wyjścia, a zaś sąsiad to takie jest u nas pazerny, że może nie odda. Pa, już 5 krów tu do obory wlazło. 40 na pasisku jeszcze. Kurwa. Wiedzą, że coś się dzieje, to wchodzą, nie? Jo. Myślą, że tu żarcie, a tu nie. Nie, dzisiaj w porządku. Nie, nie, nie ma. Dzisiaj nie ma porządku. Żarcia. Może ogółem przedni napęd sobie wyłączę, bo już ślisko aż tak nie jest, gorzej tu było, jak ja tu spychałem dzisiaj jakoś przed szóstą, to jeszcze Łukasz to się na drugi bok obracał dopiero. Jo, jo dopiero, jo spał dobrze po wczorajszej imprezie. No, także. Jeszcze z wiadrem jeździ w kabinie. No tak, no wiadro musi być. W razie czego? W razie na czego? Na przyczepę mógłby nie zdążyć. No. W tym, wiaderko, nie wiaderko, tylko butelka wody, no, niegazowanej. Szyber dach otwarty, za oborą Valtra przejdzie. Samej to tam już wiadomo, samej to już oborą przeszedł i do... A, to samej to już, wchodzisz do samej, już wiesz, że w oborze był. Jo, już wiesz, co ten ciągnik robił, ile razy dziennie i w ogóle, tam całe życie. No tak. Wejdzie, tak, zrobisz nosem, tak... Nie wiem, czy to słychać będzie na mikrofonie, ale... Słychać. No, to tak zrobisz, już wiesz, że to na pewno ten ktoś, kto tutaj nim jeździ, to hoduje krowy i to dużo. No, i to jest... Ja no, Walterka... A Walterką w środku trochę tym takim do psikania się psiknie i... No, a, jak nowa. Jaką lawendą tam się weźmie. Lawendę się tam doi, kurwa, panie.
A to dosyć chyba taka nietypowa akcja, bo w ogóle obornik na YouTubie w 19 to tam paru osób dopiero widziałem, ale obornik z obory to chyba u nikogo jeszcze nie widziałem, więc... Wyciągany obornik, nie ma to tamto. Łapka musi być. Łapka musi być, hashtag Polska 30. Hashtag Polska 30, hashtag wtopa. O, ogólnie, hashtag wtopa. Jak widzicie, ja posłanie tak scrolluję. Scrolluję sobie tym kółkiem od myszki. Scrollem. Boże, żeby ty mój dwie krowy przejechałem. Naraz. Ale po 2 miesiącach od premiery gry wyszedł no. Dobry player, dobra wyszła player kamera. Znaczy się jedna już taka wyszła, ale taka ciulowa strasznie, muszę ją no zbierać. Mówię, no to jedna taka dobra, nie? I to do tego na modhubie, no po 2 miesiącach. Jo, nie no, 2 miesiące jeszcze nie, ale dopiero będzie teraz koniec stycznia. Ogólnie jak chcesz no, dobra. Wbić, to ja cię przepuszczę. Dobra, ja może tu na... Coś się kurde zahacza, jakaś kolizja o przyczepę, jak się ładuje tym samajkiem, nie wiem, czy to tuż zahacza jakaś kolizja, czy co? A nie wiem. Ogółem to ja sobie pojadę fendem. A ty sobie tutaj sam możesz załadować, nie? Tam turem pamiętam. Dobra, ja sobie poradzę. Synek, nie ma problemu. No. No tam trochę pod ścianą więcej, nie wiem, te krowy tam pod ścianą tu walą, nie? A tu gdzieś są sita, to nie mogą już tutaj walić. No, nie, tutaj gdzie? No tutaj na rusztach to one, kurwa, jakby, nie wiem, po dywanie chodziły i się boją nabrudzić, no. No, żeby nojowice, to my tu prawie nic nie mamy. Żebeczki nawet nie kupujemy, tylko ino kółko rolnicze przyjeżdża. No, bo i no kurwa, obornik na 2 kołach normalnie. Jo, aż dobra, synek, może już pełne chyba. Ja, jest pełno. Nawet nie będę więcej walił, bo... No nie wiem, czy w tym pędzie nawet powietrze pompują te przewody. których nie ma. No, jeszcze otwałem na te ligielki wyszły przyczepy na modhubie, a ten... A ja już równo... Ten... Chciałem, bo te nowe, co pobrałem, się nie zgrały tak jakby z tymi starymi, nie? To również no. Miesiąc po tym, jak ja je pobrałem do siebie, wyszły na modhubie dopiero, nie? Więc grubo. Tak, i tam zbieg okoliczności ma. No. O może? Co to kurde mnie tu tak zahaczyło? No się wystraszyło. Uważaj tam na wyjeździe, bo wyrwiesz kurwa te słupki i tyle. Kurde, tu audice poparkowali, my tu w 7 nawet nie ma. My tu wozimy kurde gnój przez wieś. No, trzeba wozić, bo przyjdzie sąsiad i poda na policję i przyjedzie policjanci. O, obornik zimą. No, dokładnie. Milicja, policaj, szajs. Ja no nie wiem. Będziesz szajse. Ja nawet nie wiem, co to znaczy, ale chyba to słowo, ta choroba. Brzydkie słowo, nie będziemy tego mówić na odcinku. Ty, ale przez tył... To jest family friendly kont. Tak, dokładnie. Ty, ale... Tą przyczepę tak wysypane, te dwie przyczepy, a wygląda jakby jedna była wysypana dopiero. No, właśnie tak wysypałem, myślę, coś mało, nie? Jo. A na tyłki myślę pokaż, bokiem? Bokiem, na prawą stronę sypałem. Jo. Bo ja na tył to tak wolno wylatywało, że ja pierdziulę. Ja nie wiedziałem, gdzie sypać, nie? No, ale... No, w miarę dobre miejsce. Tak myślę, a to zrobię tu i cyk, i dwójeczka, i wyszła przyczepa. I pół burty urwało. Ogółem to w pryzmę złożony, wy powiecie taki duży rozrzutnik i w pryzmę wozicie, ale nam jest wygodnie tak w pryzmę wywieźć, bo może rozrzutnikiem będziemy wywozić na przykład za 2 tygodnie i ten, a tak to tamto zostanie na przykład na przyszły rok, czy na jesienną orkę na ostrą skibę. No dokładnie. Ja to sobie na razie stanę, ale se zdjęcie pacnę ze sławnym Jupiterem normalnie. Sławny Jupiter. Ojej, ty serio ma taką kolizję. Coś się dzieje, nie? No. Sam właśnie to się tutaj zdziwiono. Trochę te krowy mi na tym zdjęciu przeszkadzają, no ale dobra. Weź, sprzedaj. No, mogłem sprzedać na odcinek. No. Tak, ja poszły się paść na inne pastwisko. Jo, sąsiad je pożyczył na chwilę. Sąsiad pożyczył krowy. Małe dziecko, małe mleko potrzebowało trochę. Boże, ta dymba tu staje. Idź pan. No ja teraz o Boże mam 2, 4, raz, 2, 3, 4, 5. Też mam 5, jedna tu do dojarki się tak czai, jakby chciała, nie mogła. No właśnie a to nie, ty masz... Właśnie, nie, tu dojarka jest ten, ręcznie się doi na 5 stanowisk, się zakłada i ten. No fajne, jo. Tak jakby hala udojowa, tylko że ten, że nie hala. No taka na jedno. O Jezu, jakbym przebił łopunę. No, tylko bosko zapasówki inne. Ostatnio zaś... Kurde, za zbożem się jechało, na dziurę się wjechało, to matko boska, koło urwane. Szwelga. No bo się leciało wtedy Waltrą, a że Waltra lubi szybko.
A nie wolno. A nie wolno. Nie wiem, pełne to już jeszcze nie. Jeszcze tak ze dwie może rzucić śmiało, tak myślę. I będzie. Kurwa, to. Tak to mało nabiera do tej łyżki. No do tych. Niestety, trzeba się jeszcze trochę pomęczyć tym samejem, bo pieniążków nie ma na ładowarkę, ale może już po żniwach, może się coś kupi, zobaczymy ludzie. No, w przyszłym, następnym odcinku myślę, że jakąś kiszonkę może się walnie, zobaczymy. No, ogółem to ja sobie może teraz Waltrą polecę, a potem ty Fendem, ja będę Da. jeszcze ładował pod koniec i to Nie już ma będzie sobie problemu, nie łączył. ma problemu. No, Waltrą to Synek. ludzie powiedzą, tylko ty Fendem i tym klasem jeździć na tych odcinkach. Dobra, pełno będzie. Dobrze. Ja ci jeszcze przestawię ogólnie tego Fenda. Dobra, na spokojnie. W sumie? No. Nie no, czekaj, ja ci podjadę tu bliżej. A ta krowa topi się w ten głównie jasny. Będzie dobrze, czy... Dobrze, dobrze. O, gitara. Dobra, to okej. Okay. Ja tu sobie drzwi otworzę, tam pilnuj, żeby nie uciekła któraś przez tamtą bramę. Dobra, nie ja tu bój się, nie tą bój. Zamknę za sobą. O, tu widzicie, krowy sobie krążą po pastwisku. O kurde, halo drzwi. Halo drzwi, proszę się zamknąć. No, to... O, zamknij tak na nowo. Ługi bugi. Jo, ługi bugi, odcinek nie będzie zbyt długi. Ale ten, dzisiaj tu kurde takie ładny płocik. W ogóle mapa, jak ktoś by chciał pograć na takich sprzętach, może 200 koni, coś takiego. My tu mamy 280 fenda, ale to tam mniejsza. Nie musisz się przyznawać. Jo, to serdecznie polecam mapę, bo ogólnie pola nie są jakieś za duże. Takie dosyć średnie pola, no, co może mogę wam pokazać. Na razie to my mamy jedne z mniejszych, no ale to nie. Nie no, fajna, mapka jest naprawdę fajna, przyjemnie się jo, na niej gra. Jedna z najlepszych do farminga ogólnie to. No. Tak, na razie a do druga, farminga. Druga najlepsza to będzie jak rolnicy, jak wyda. Jo, nie no, w sumie to zobaczymy. Znaczy się, jak ty wydasz, to na pewno będzie lepsza niż ta i tamta, bo będzie na pewno bardziej dopracowana, bo więcej nie wiem, czy więcej czasu, ale ogółem to ta była prędzej wydana i to wiesz, no mniej czasu poświęcił, no miesiąc może po premierze, no ponad, tak. Jakoś tak. No, odcinka dawno też nie było, bo 5 dni temu był, jakoś tak. I no, tak to wygląda. A jak No, komuś się podoba, to... rolnicy tak czasu nie ma, zabiegany chłopak. No, śnieg tam odgarnia. No, teraz jeszcze do tego ferie. Natomiast ferie mieć czas nagrywać to tydzień, 2 tygodnie do roboty. A w pierwszym tygodniu czy drugim może? Nagrasz sobie? W pierwszym drugim tygodniu idę do roboty, takiej co będę chodził od rano od 7 do... Od 7, od 8 do 6, a w pierwszym tygodniu mam... Muszę na gospodarstwie pomóc, bo dziadków nie ma, jadę na pielgrzymkę. I muszę się zająć wszystkim. I muszę się wszystkim sam zająć. No to praktycznie 2 tygodnie roboty, no. No to zimą to tam z 2-3 godziny dziennie może, nie? Ogółem, ale. Rano 2 godziny, wieczór 2 godziny, no bo trzeba iść do tej obory. No przejść dzień też coś. No to. Ty krowy masz czy no, ale to jednak jest cały. Jednak cały dzień jest wyjęty, no tak. Jo, możliwe. Kurde, co to się stanęło? Matko Bosko. Jezu. Ja to tylko myślę. Matko Bosko. Czekaj, ja se nawrócę. Nie mogę naładować. Nie mogę naładować, Matko Bosko. Ja se nawrócę może tą walterką w sumie. Znaczy se tobie. Potem ty nią chyba wsiądziesz, a tak to se Fendem jeszcze polecisz. Też na bezstopniowy, więc eleganżko. Weź to ty może doładuj, bo mnie to ten. O Jezu. Weź to ty zrób. Dobrze. Mi to nie wychodzi. Właśnie chyba jakieś ogółem mój internet ma lagi, bo trochę cię przerywało, jak mówiłeś ogółem o tym, że robotę będziesz miał. No. Ale to też wina mojego internetu. Ja tam antena zaśnieżona pewno zamarznięta. Tak, zima, że to. Kiedyś to były zimy takie jak teraz Rolnicka, nie? To co u nas teraz. Weź no do przodu, tak byś mógł. Już, od innego od... Matko Boże. A nie, zgasiłem go. Ty, ale się haczy ten tuz. Dziwne. Łe, nie aż tyle. Ło. Kurwa. Ło. Burda urwana. Z zębami rano. Poszło. I cyklik bejtowy tytuł do odcinka urwana burta w Trollmance. Weź to w sobie jakoś od tyłu, bo... Nie, no, albo... Albo po tym oborniku przejedź, albo co. Jo, trochę się...
się ubije, może więcej wejdzie. No ale patrz, co tu się dzieje. Bez kitu. Ale go wyrywa, ale go wyrywa. Jo, jak ja przednim tuzem podnoszę przyszedł sam. On nawet przedniego tuza nie używał na razie. Tutaj ten przedni... Jeszcze łyżkę wrzuć. Dobra, no to było. Ogólnie to ten tuz to tu tylko do podnoszenia obciążnika jest co jedyne. Tak to nie jest, ten tuzem na razie więcej nie zrobione, ale może kiedyś. Dobra, jadę tam. 2 metry do przodu i ten, żeby nie jechało. No tak. No. Ogólnie ten, widziałem dzisiaj na YouTubie, ten Valtra, nie? Z przodu miała taki agregat unigruzion z niej i dziabki odwrócone tak, że jak masz normalnie zaciągnikiem, nie, to są dziabki, że wiesz, no wiesz, nie, to na odwrót zrobione i no. Na przednim tuzie, nie? I z tyłu zestaw uprawowo-osiedny. O! Pomysłowo. O, ciekawe, no ciekawe. No, jeszcze doprawi się ta chemia i nie trzeba wydawać 7 tysięcy na jakiś front packer czy coś takiego, nie? No tak. No co prawda takie dziabeczki to może mniej zrobią niż takie talerzowe front packer. No ale to zawsze to coś, nie? No trzeba sobie jakoś radzić, no jedynie niestety w Polsce to rolnictwo to takie... No. Jest jakie jest, no. Ale nie no, spoko to nawet wyglądało. Faktem, że to chyba był 2 metry, a zestaw tam więcej niż 2 metry na pewno, no bo trochę tak wąskie jakoś jak ciągnik było. Dobra, ja sobie jeszcze aby zdjęcie zrobię, bo nie mam chyba żadnego zdjęcia jak się sypie. Kurde, ja lubię dużo zdjęć mieć, nie wiem jak ty, ja mam miniaturki, ale ja wolę mieć dużo zdjęć. No też lubię, tylko nigdy nie ma czasu zrobić, pasowałoby kogoś na odcinku, żeby nie odzywał się i tylko zdjęcia robił. Jo, fotoreporter. Co ten, co ja miałem mówić? Ty, byś powiedział, jak masz na rodzinnym gospodarstwie, taki chłopak przyszedł ponagrywać. Taki chłopak przyszedł ponagrywać, on nie chce nic zgadać, on cicho siedzi. Jo, i od czasu do czasu byś się spytał tylko, no jak to nagrane, coś. No, drona by odpalił, bo w 17 jeszcze dron, wie. Ten dron spoko, nie? W ogóle mało nim latałem, ale spoko, modyfikacja. Fajne to było, fajne. Czasem przydatne, jak jakiś obrót, coś. No tak. No. Jak się zobaczy, trzeba było zobaczyć, czy ktoś się nie opierdziela na polu, to... No, a popatrzeć, czy sąsiad nie kradnie. Jo, do oblecenia czytałem, czy sąsiada nigdzie nie ma akurat, by nie było. Albo pokazać sąsiadowi, że się jest bogatym i kurwa ją mam. Ten, drona, a ty nie możesz. A ty możesz Passata, aby. A ja mam Ferrari. A ja mam drona z tym. Z logiem Volkswagena. A nie, no dosyć taka fajna akcja, w miarę się wyrabiamy. Jakby ładowarka była, to byśmy się nie, na pewno nie wyrabiali. Nie, no, to tu by było przyczepy 8 ton, to ładowarką po 2,5 tony jakoś. Ty, tur mi się sam zaczął podnosić, bo ja klawiaturą, nie? I ten, no. Sam mi się podnosił ten jakby. Wow. W szoku normalnie. Co będzie, koniec odcinka? No właśnie, będziemy chyba tak mało kończyć, to ja może z kabiny wysiądę tak kulturalnie. Tutaj jeszcze krowa. Kulturalnie. Kulturalnie. No, łapka w górę musi być. Łukasz, no, 100 łapek musi być, bo jak nie, to rolnicy jak będzie zły. Okulary zdejmij i zobaczycie, co tam pod nim jest. Właśnie. Jak będzie 100 łapek, to rolnicy zdejmuje okulary na kolejnym odcinku. Dokładnie. Choć pewnie tak o tym zapomnimy, ale ta mniejsza. No, to łapeczki ładnie wbijamy, kto do tego momentu dotrwał, to może napisać hashtag okulary w komentarzu. No, Subika, ktoś nowy, wiadomo. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć, trzymajcie się.